Hej dzieci, jeśli chcecie zobaczyć Smurfów las, przed ekran dziś zapraszam was. Zapłączcie dźwięk, pokręćcie i usiądźcie, zaczynamy dla was nowy film. Uwaga Smurfy, zbliża się niebezpieczeństwo, kryjcie się, to Gargamel. Jak ja nie cierpię Smurfów. Kto się boi Gargamela, niechaj zaraz idzie spać. To film dla tych, co się lubią bać. Hej dzieci, jeśli chcecie zobaczyć Smurfów las, przed ekran dziś zaprasza was. Telewizor, włączcie dźwięk, pokręćcie i usiądźcie, zaczynamy nowy film. Smurfy, reżyseria Pejo. Kłopoty z Grywusa. Tołcza dla oczu, Smurfetko, twój portret to prawdziwe arcydzieło. Uważasz, że jest dobry? Dobry? Jest więcej niż dobry. Jest... zniszczony. Ojej, mój biedny portret! Och, ten wstrętny Zgrywus! Na niemy nosorożce, babciu, ależ ten Zgrywus bawi się wystrzałowo! Wolałbym jednak, żeby testował swoje prezenty trochę dalej od naszej wioski. W zasadzie jak najdalej. Uwielbiam testowanie moich niespodzianek. Może są malutkie, ale robią wiele hałasu i to jest śmieszne. A to co? To na pewno nie jest moje. Znowu się zniszczyłeś mój portret. Oui, moje arcydzieło. I przeszkodziłeś papie w eksperymencie. Tak, Zgrywusie, skończysz testowanie. Na dziś wystarczy. Dobrze, papo Smurfie, ale zobacz, co znalazłem. O, wielki Smurfie, skąd się tu wzięła ta skrzynka? Nie wiem, papo Smurfie. Ale tu jest list. Bardzo stary list. Podpis można odczytać. Czarodziej gnomów Wizlow. I zostawił bardzo smurfną pelerynę. Zgrywuj się ostrożnie, czarodziej Wizlow ma dziwne poczucie humoru. Oj, to chyba gnom w moim typie. Mogę zatrzymać tę pelerynę, papo, znalazłem ją. Przykro mi, Zgrywuj się, zanim się dowiem, czemu Wizlow zakopał tę skrzynkę, lepiej będzie, jeśli ją przechowam u siebie w domu. Cześć, ważniaku. Mogę popilnować za ciebie skrzynki? Och, Zgrywusie. Papa Smurf prosił mnie o przypilnowanie skrzynki, bo wie, że jestem obowiązkowy i w żadnym wypadku nie spuszczę z niej oka. A, to szkoda. Smurfiki mówiły mi, że chcą posłuchać cytatów Smurfa ważniaka. Zaraz wracam. Trzeba rozszerzyć horyzonty myślowe Smurfików. Ale ważniak dał się nabrać na ten kawał. Tak, ta smurfna peleryna czarodzieja jest na mnie w sam raz. Ej, gdzie jestem? Wróciłem? Ale jak to się stało? Wiem już, peleryna czyni smurfa niewidzialnym. Ach, ty Zgrywusie, czekałem na smurfiki aż 10 minut, ale nie przyszły. To wcale nie było śmieszne. Hej, gdzie jesteś, przebiegły Smurfie? Jestem duchem starej skrzynki. Załatwiłem już Zgrywusa, a teraz czas na ciebie, ważniaku. Nadchodzę! Duch i on mnie zna. Oj, chyba nieźle się zabawię. Tak, całe szczęście. Halo, jest tu kto? Na groźne gąsiory, ależ to ponure miejsce. Jestem pewna, że tu są duchy. No już, już, Sasetko, spokojnie, nie ma się czego bać. O, wielki Smurfie. Tak, to ja, Wizlow. O la la, twój portret magnifik, jestem pewien. Och, mogę zobaczyć? Mary, Sherry, nie uwierzysz własnym oczom. Namaluj kogoś innego.
Co? Nareszcie pyszny suflet ze smerfu jagodami. Ale żeli się od powietrza. O! Dobre! Sam raz dla ducha! A, duch! Świetne, ale ubaw! Wymyśliłem tę pelerynę, żeby zrobić parę niewinnych psikusów. Jeszcze herbatki, papo Smurfie? Dziękuję, Wizlow. Jednak nie rozumiem. Ja też nie. Skąd mogłem wiedzieć, że kiedy peleryna zmoknie, zniknę na zawsze? Och, gdyby wtedy nie złapała mnie ulewa, żyłbym spokojnie. Nie martw się, Wizlow. Na pewno jest zaklęcie przywracające ciało. Jasne, i babcia je znajdzie. Och, gdyby ci się udało, byłbym najszczęśliwszym gnomem na świecie. Zrobię, co będę mógł. A na razie wracajmy szybko do wioski. Założę się, że jeszcze nigdy nie walczyli z duchem na poduszki. Ale daliśmy wycisk temu duchowi. Na wesołe wiewiórki, przecież to my. Och, papo Smurfie, co za szczęście, że jesteś. W tej skrzyni mieszka jakiś straszny, złośliwy duch i płata smurfom różne psikusy. Jeśli duchem jest ten, o kim myślę, nie może on dotknąć wody i to wcale nie jest żart. A więc pucuję kamienie, kamienie, kamienie. A więc pucuję kamienie, żeby błyszczały pięknie. Dzięki pani szczotko. Teraz będę miał czystą kolekcję i czystą podłogę. Jaka pani? To wcale nie jest śmieszne. Na schowane sowy, babciu. Jeśli Zgrywus jest niewidzialny, jak my go znajdziemy? Ratunku! Goni mnie duch, który lubi czystą podłogę! Zgrywusie! Cześć, papo Smurfie. Chciałeś się ze mną zobaczyć? O tak, z przyjemnością. Zgrywus! O wielki Smurfie, peleryna jest cała mokra. Tak! Odrobina wody nikomu nie zaszkodziła! Na smokłe góry! Patrzcie, Zgrywus znowu znika! Nie mam już peleryny! Co się dzieje? Ratunku! Po pierwsze, muszę ją dobrze schować. Mamy już dość kłopotów. Papo Smurfie, chciałem tylko zrobić parę kawałów. Wiem, Zgrywusie, ale tym razem byłeś nieostrożny. Mam nadzieję, że uda mi się coś wysmerfować. Oby, papo Smurfie! A na razie weź to i nie wychodź. O, wstrząsające! A cóż to jest? To ja, Zgrywus! To nie jest śmieszne, co? Biedny Zgrywus! Alor, tym razem los z niego zakpił! Zgrywusie, wiem już, jak zrobić dzieje widzialnym. Ura! Potrzebny składnik znajduje się na najohydniejszych bagnach. Najohydniejsze bagna? Napełzające jaszczurki, a czego będziemy tam szukać? Szlamu bagiennego, sasetko. Wygląda jak zielony, oślizgły szlam. Ojejku, papo Smurfie, przecież każdy szlam jest taki... Bardzo oślizły. A czy to jest... No nie, i wciąż siebie nie widzę. Oczywiście, Zgrywusie. Staniesz się widzialny dopiero wtedy, gdy całego pokryjemy cię szlamem. Coś ty, lepiej być niewidzialnym, bo w każdej chwili mogą nas złapać żabole. Ach, łasuchu, łasuchu, żaden żabol nie jest tak przewidujący i nie zerwie się, skoro świt, żeby złapać mnie, ważniaka. Mam was! Zaraz złapiemy te małe smurfy, no nie, plusk? Tak, tak, to tak. Zgrywusie, ratuj się! Oszczędzaj płuca, mam cię! Chyba mam przywidzenia, nikogo tutaj nie ma. Szybciej nie grzeb się do najgazu! To przeze mnie smurfy wpadły. Muszę im pomóc. To wszystko przez tego Zgrywusa, a teraz go nie ma. A może jest? Hej, cicho tam w klatce. Szlamek, przynieś mi trochę jedzonka. Tak jest, szefie. Rusz się sam, beczka jest blisko. Przynieś trochę szlamu. Trochę szlamu? Proszę bardzo, szefie. Napełzające jaszczury, więc tak wygląda szlam bagienny.
Fo, niektórzy zjedzą każde świństwo. Och, papo Smurfie, popatrz, co tam jest. O wielki Smurfie, to Zgrywus. Och, stary, to jest super szlam. Tak, tak, o tak, super szlam. Smurfie, Zgrywusie, tak się cieszę, że cię nie widzę. Hej, hej, patrz, plusk, ten klucz się rusza. Jestem duchem z kluczem i zaraz was złapię. Duch z kluczem. Nie. Ale ich nastraszyłem. Bycie niewidzialnym ma swoje dobre strony. Ależ Zgrywusie. Nie martw się, papo Smurfie. Nie złapią mnie, skoro mnie nie ma. To nie jest duch, głupki, łapacz go. Tak, tak, o tak. Mamy go, szefie! Szybko, musimy mu pomóc! Uważajcie, wyślizguje się, głupki! To nie nasza wina, jest cały umazany szlamem! Tak, tak, o tak! Prędzej, Smurfy! Nie uciekniesz już! Nareszcie cię mamy, oślizły Smurfie! Spójrzcie lepiej za siebie! Myślisz, że jesteś taki cwany? A nie damy się nabrać na tę starą sztuczkę! A może dacie się nabrać na nową? I co? Wcale nie żartowałem! Szybciej, Zgrywusie! A teraz Smurfy pchamy! Lepczące bąki! Załatwiliśmy żaboli! Bez Zgrywusa nie dalibyśmy rady. Tam, papo Smurfie, to tylko zabawa! Jeszcze nigdy tak się nie ucieszyłem na widok siebie samego. Masz u mnie dług wdzięczności, papo Smurfie. Szczerze mówiąc, powinieneś być wdzięczny Zgrywusowi. Zgrywusie, weź tę skrzynkę jako drobny dowód mojej wdzięczności. O, dziękuję, ale to chyba nie jest peleryna. Je, to jest prezent, niespodzianka. Czasem dostawanie prezentów jest równie śmieszne jak dawanie. W wersji polskiej udział wzięli Wiesław Michnikowski, Halina Chrobak, Barbara Brusztynowicz, Edyta Jungowska, Joanna Wizmur, Jacek Jarosz, Zbigniew Borek, Andrzej Gawroński, January Brunow i inni. Wersja polska, studio opracowań filmu w Warszawie. Reżyser Miriam Aleksandrowicz. Dialogi Krystyna Skibińska-Subocz. Dźwięk Jerzy Januszewski. Montaż Halina Ryszowiecka. Kierownik produkcji Andrzej Oleksiak.